Witam serdecznie, Marta Wilczyńska. 13 października wybory powszechne do Sejmu i Senatu i niezwykle ważna decyzja do podjęcia, na kogo głosować. No i właśnie, jaki mamy wybór? Mamy układ okrągłostołowy, czyli partie, które przez ostatnie 30 lat rządziły w Polsce. Mamy także ugrupowania antysystemowe, jak chociażby Konfederacja, ale mamy też coś zupełnie alternatywnego, czyli Ruch Oddolny Jedna Polska. I właśnie o tym ruchu będę dziś rozmawiała z moimi gośćmi, a są nimi Konrad Daniel. Witam serdecznie. I Tobiasz Żuchewicz. Ja również witam. Komitet Wyborczy Wyborców Jedna Polska, Ruch Oddolny. Konradzie, pierwsze pytanie do ciebie. Czym jest Jedna Polska i skąd pomysł na tę inicjatywę? Jedna Polska to jest inicjatywa społeczna, której jakby rezultatem, ona istnieje już od dawna. Ja zaczynałem 4-5 lat temu chyba. I od początku gdzieś ten pomysł w głowie był, ale w tej chwili na tyle zebrało się wokół niej ludzi wierzących w ten pomysł, że jakby to już nie jest, to nie jest tak, że ma na tym jakąś kontrolę, tak? Ja byłem pewnym inicjatorem pomysłu. Pomysł jest, mi się wydaje, bardzo klarownie, mam taką nadzieję, przedstawiony. Natomiast dołączają do tego ludzie i jest to inicjatywa rzeczywiście społeczna. I te osoby się zebrały na tyle silną grupę, że było potrzeba, właściwie już, bo to mówię, dosyć długo się już wykluwało, więc czas nadszedł na to, żebyśmy zaczęli próbować istnieć już jako nie tylko pomysł rzucony w eter, gdzieś tam w internecie, ale jako po prostu właśnie no, projekt w realizacji tak naprawdę. I jakby emanacją tego dzisiaj udało się nam założyć, zarejestrować w PKW Komitet Wyborczy Wyborców Jedna Polska, Ruch Oddolny. Mhm. Rzeczywiście. Jakie natomiast są idee Ruchu Oddolnego? Bardzo proste. Komu służy poseł? To jest najważniejsze pytanie, jakie można sobie zadać, żeby zrozumieć, zauważyć, dlaczego partyjny system wyborczy jest źródłem, matką, jeśli nie wszystkich, to większości patologii, jakie w polityce obserwujemy. Komu służy poseł? I odpowiedź na to pytanie jest zawsze taka sama w każdym systemie. Poseł służy oczywiście temu, od kogo zależy jego mandat poselski, tak? Od kogo zależy jego polityczna być albo nie być, kariera i tak dalej. I problem polega na tym, że powinno być tak, że poseł jest zależny od wyborców. Tak by było w świecie idealnym, czy też normalnym, w moim jakby języku mówiąc. Natomiast w systemie partyjnym, jaki obecnie mamy w Polsce, to nie wyborcy wybierają posłów. To partie polityczne mianują posłów w momencie układania swoich partyjnych list wyborczych. A wyborcy w dniu głosowania tak naprawdę decydują, mają wpływ tylko na to, ilu posłów z jakiej partii, jaka partia ilu swoich posłów umieści w Sejmie. Ale posłów już zawczasu wybrali, przygotowali partyjni prezesi. I to jest ta podstawowa patologia, albo inaczej, miejsce, gdzie właśnie zaczyna się patologia i możemy to zaobserwować teraz, przecież są przedbiegi wyborcze. Jeżeli kiedykolwiek Państwo się interesowaliście, czy mieliście okazję zajrzeć za kulisy tej właśnie politycznej układanki, czasem to się do mediów przecież przedostaje, to jest naprawdę dosyć taki odrażający i obrzydliwy proces właśnie podkładania sobie świni, kogo tam prezes na tą jedynkę wsadzi i tak dalej. Nie ma to nic wspólnego z demokracją tak naprawdę. W moim odczuciu jest to jedna po prostu wielka fikcja i hipokryzja tak naprawdę, ale mówię, to nawet nie chodzi o moje odczucia, tylko najgorszym skutkiem jest tego to, że posłowie służą partiom politycznym. Jednej czy drugiej, bo sobie potrafią oczywiście zmienić się w trakcie kadencji i tak dalej, ale generalnie, ponieważ partie mają monopol na obsadzanie list wyborczych, na decydowanie o tym, komu wolno startować, a komu nie i kto będzie posłem przyszłym, to posłowie służą partiom. Natomiast Jedna Polska jest bardzo prostym pomysłem, jak zrobić, żeby posłowie byli zależni od wyborców, żeby to od wyborców decyzji zależało, czy ktoś jest posłem, czy nie, tym samym, żeby właśnie związać posła z wyborcami, żeby poseł służył wyborcom, a nie jakimś partiom, czy innym tam podmiotom i mocodawcom. Powiedzcie, kto zasila szeregi Ruchu Oddolnego Jedna Polska? Co to są za ludzie? Co oni reprezentują? Jakie mają idee? Takie pytanie padło we wstępie, powiedziałaś, właśnie do kogo to jest skierowane i tak dalej. Proszę Państwa, inicjatywa Jedna Polska to jest narzędzie tylko kierowane do Was, do wyborców, do zwykłych, zwyczajnych ludzi, którzy często, mam
silne przekonanie, że jak patrzą na politykę, to patrzą na nią z obrzydzeniem. Bo to jest, to budzi w normalnych, zdrowych ludziach obrzydzenie, jak jest uprawiana obecnie polityka. Ja tylko podkreślam bardzo mocno, że jest to efekt właśnie samego systemu partyjnego wyborczego. I stąd taka odpowiedź, że to, co my proponujemy, bo co to należy zrobić, żeby to wyborcy brali posłów? Po pierwsze, każdy musi mieć szansę, możliwość samodzielnego, niezależnego kandydowania do Sejmu. Tak? To nam niby, mamy takie prawo wpisane w konstytucji podobno, ale kodeks wyborczy, co potwierdziło ostatnio nawet PKW na piśmie posłowi, zdaje się, Sanockiemu, że kodeks wyborczy nie przewiduje możliwości samodzielnego startu w wyborach do Sejmu. Mm-hmm. To jest oczywiście prawda i to jest tylko dowód na to, że ta ordynacja jest niekonstytucyjna, co gorsza, jest moim zdaniem w ogóle niedemokratyczna. Mm-hmm. Więc po pierwsze, należy umożliwić każdemu samodzielny start w wyborach, a po drugie, należy oddać decyzję o tym, kto będzie posłem, w ręce wyborców, mm-hmm. a nie partyjnych szefów. I na tej prostocie polega pomysł inicjatywy Jedna Polska. Komitet Wyborczy Wyborców Jedna Polska Ruch Oddolny to jest narzędzie właśnie dla wyborców, żebyście sobie sami wybrali swoich posłów. I to oczywiście jest możliwe tylko wtedy, kiedy ludzie, nasi rodacy masowo się w to zaangażują. Przede wszystkim masowo się o tym w ogóle dowiedzą. Dzisiaj mieliśmy konferencję w Sejmie zorganizowaną. Było to dla mnie dosyć takie nowe doświadczenie, bo pierwszy raz w życiu byłem na konferencji prasowej. I było to dosyć druzgocące, bo się okazało, że te konferencje prasowe w Sejmie to też jest tak naprawdę pic na wodę. To znaczy, tamte mikrofony w tej hali sejmowej stoją na stałe. I to, że je widać w kadrze, to nie znaczy, że ktoś, że ktokolwiek po drugiej stronie to nagrywa. A kto uczestniczył w tej konferencji? Jesteś, Marta, jedną z niewielu osób redakcji, które zareagowały jakkolwiek na nasze zaproszenie, na naszą prośbę. Co prawda wiem, że wysyłaliśmy je późno, ale właśnie ta oddolność powoduje to, że my nie mamy wyspecjalizowanych struktur, no i musimy się właśnie na konkretne akcje mobilizować. No właśnie, wy musicie się bardzo mobilizować, bo przecież jak wiemy, jak było przy wyborach do Unii, że te wszystkie antysystemowe ugrupowania, one przecież były przyciszane, uciszane, one właściwie nie miały możliwości zaistnienia w mediach mainstreamowych. Czy wy się tego nie boicie? Bo chyba już was to My nie tylko się tego boimy, ale tego doświadczamy. Doświadczamy tego jako komitet, doświadczaliśmy tego i cały czas doświadczamy tego jako prawo do życia. Mianowicie jest takie zjawisko, że kiedy podamy jakieś bardzo ważne informacje dotykające absolutnie wszystkich Polaków do Polskiej Agencji Prasowej, to nagle psują się mikrofony. Też i wydawałoby się też, że ich serwer powinien tak działać, że przychodzą do nich informacje, publikują je na serwerze i wtedy, kiedy pojawią się jacyś dziennikarze, którzy po prostu przeszukują tą bazę. Pracują tam i mają to robić chyba. Tak? I są zainteresowani, żeby te informacje przetworzyć i opublikować u siebie, no to mają taką możliwość. Ale skoro taka informacja w ogóle się nie pojawia na serwerze, no to nie ma możliwości właśnie, żeby zrobić jakikolwiek kolejny ruch. Także kluczowe dla Polaków tematy są w taki sposób chowane do szuflady, po prostu przechodzą jawnie przez cenzurę. No właśnie, więc jak wy sobie wyobrażacie swoją kampanię wyborczą? Przecież w ogóle, czy wy macie możliwość jakichś subwencji z budżetu państwa? Nie. Jako, no bo jesteście zarejestrowanym komitetem, tak? Więc teoretycznie powinniście mieć do tego prawo. Nie, no to, znowu, ja przepraszam bardzo, bo często myślę, że jak coś jest jasne, to wszyscy to wiedzą, a taka oczywiście nie musi być prawda, bo jak się ktoś interesuje czymś, to wiadomo, że zna więcej szczegółów niż ludzie, którzy nie interesują się tematem tak dogłębnie. W każdym razie wyjaśniam, proszę państwa, subwencje są dla partii politycznych. Każda partia polityczna, która dostanie powyżej, zdaje się, 3,5% głosów, nie pamiętam dokładnie, to jest albo 3, albo 3,5%, poniżej progu wyborczego jeszcze, dostaje subwencję budżetową. Czyli to jest, tam się to przelicza na głosy, ale to jest z reguły przy małych partiach kilka milionów złotych na rok, a przy dużych jest to nie kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów złotych rocznie, bo to jest subwencja na całą kadencję przydzielana do następnych wyborów. No i taka jest prawda, to jest jeden z tych elementów, dlaczego nas te partie w ten sposób manipulują i wykorzystują, bo to jest po prostu wojna o władzę i pieniądze, mówiąc najbardziej prozaicznie. Natomiast Komitet Wyborczy Wyborców nie ma subwencji partyjnej, bo nie jest partią, bo jest to komitet tworzony tylko na wybory, więc po wyborach jest jakby z automatu taki podmiot prawny rozwiązywany.
Pamiętam, że przy okazji 4 lata temu, jak Kukiz 15 startował jako komitet wyborczy wyborców, to potem się pojawiły takie głosy, bo tam coś było z pieniędzmi, że ludzie mu zarzucali, że miałeś nie brać subwencji, a wziąłeś, to też chciałem to wyjaśnić, nie żebym bronił kogokolwiek, ale żeby dla jasności, tak? Zdaje się, że komitetom wyborczym wyborców przysługuje zwrot kosztów kampanii, jeśli jakiś tam próg też przekroczą. To jest zupełnie co innego niż subwencja, po prostu na podstawie rachunków, które komitet wydał z darowizn przecież wyborców, tak? Dostają tak zwany zwrot kosztów kampanii. To jest zupełnie co innego niż subwencja, ale no tak, więc podsumowując tak, subwencje są dla partii politycznych, a nie dla wyborców. W jaki sposób zamierzamy dotrzeć do Polaków? Marta, ty nam właśnie bardzo mocno pomagasz. Podziemna TV, jak zakładam, Konrad, już nam pomaga od dawna i będzie pozostawała w tej pomocy. Prawo do życia i zaprzyjaźnieni z nami reporterzy, dziennikarze, wszyscy ludzie, którzy mają dostęp do mediów, włączają się na razie powoli, ale mamy taką nadzieję, że dynamika będzie rosła, bo wydaje mi się, że tylko jedna rzecz dzieli Polaków od bardzo dużego aktywizmu i bardzo dużej dynamiki tego aktywizmu, żeby włączyć się właśnie w tą listę społeczną, to jest zrozumienie właśnie, tego, czym ta lista to teraz jest. Powiedzcie no, takim Polakom, którzy was nie znają, dlaczego mają zagłosować na was? Czy waszym elektoratem są ludzie, którzy są wolnościowi, czy są narodowcami, czy są tradycjonalistami, czy są katolikami? Kto na was ma zagłosować? Drodzy widzowie, broń Boże, nie macie głosować na nas. Macie głosować na siebie. Macie wybrać siebie. U siebie w okręgach znaleźć najlepszych ludzi, godnych zaufania, uczciwych, szlachetnych, mądrych i przekonać ich do tego, żeby zgodzili się kandydować, bo Komitet Wyborczy Wyborców Jedna Polska Ruch Oddolny umożliwia ludziom samodzielny start w wyborach. W ramach oczywiście jednej wspólnej listy. Na tym polega szkopuł ekosystemu, że musimy go przechytrzyć, obejść w pewien sposób, tak? Ale proszę mi wierzyć, ten komitet, powtarzam, to jest narzędzie, to wy, drodzy widzowie, drodzy rodacy, wy musicie chcieć się zaangażować, kandydować, wybrać swoich posłów i tak dalej, tak? Także to Jedna Polska to nie jest grupa ludzi jakaś konkretna, która mówi głosujcie na nas. No dobrze, w jednej ale Polsce musi być jakaś cecha wspólna, najistotniejsze jest to, żeby tak? wybrać właściwych ludzi. Czy wy macie serce po prawej stronie, czy po lewej, czy bardziej jesteście tradycjonalistami, czy wolnorynkowcami, no bo myślę, że każdy ma nasi serce, widzowie chcą wiedzieć, no, myślę, przynajmniej ci, którzy was nie znają. Myślę, że każdy ma serce tam, gdzie je ma i takie podziały sztuczne są właśnie w pewnym sensie sztuczne o tyle, że proszę państwa, no nie oszukujmy się, kto z nas mówiłby przy stole swoim rodzinnym przy obiedzie na przykład o tych wszystkich, przepraszam za wrażenie, ale duperelach i tematach zastępczych, gdyby ich media nie pokazywały, gdyby ich w kółko nie wałkowały, tak? Kto by poszedł na jakąś, nie wiem, paradę równości, gdyby o niej nie było głośno w mediach, gdyby ją organizowali jakieś tam 20 czy ileś działaczy, aktywistów w jakimś tam miasteczku, przeszliby sobie w parku, nikt na nich uwagi nie zwrócił, tak? Ale to, że jest to w mediach w kółko wałkowane, no to niestety zajmuje naszą uwagę. Zresztą to są pierwsze odcinki mojego kanału sprzed 4 lat. Właśnie to staram się podkreślać, że media, proszę państwa, to jest najdoskonalsza współczesna broń masowego oddziaływania. Jest to broń najdoskonalsza, dlatego że nie uszkadza ofiary fizycznie, ona jest nadal zdolna pracować na swoich mocodawców albo na tych, którzy go tam skubią, prawda, potem z owoców jego pracy. Ofiara jest nie ma uszczerbku fizycznego, a ofiara robi dokładnie to, albo prawie dokładnie to, albo w większości to, co chce od niej ten, kto tej broni używa. I to jest jakby... To jest główny problem. To wiesz, tak a może ty konkretnie odpowiesz na moje pytanie. Tak, postaram się. To jest jednak ważne. Konrad trochę nie wprost dał tej odpowiedzi. Myślę, że tym wyróżnikiem, który odróżnia ten komitet od innych i tych dużych istniejących na scenie politycznej od lat, trochę się przepoczwarzających przez ostatnie 30 lat i raczej pozorujących faktyczny konflikt niż rzeczywisty, raczej tworzących coś na kształt teatru, kiedy po godzinach no, dochodzi do spotkań towarzyskich i nie ma żadnego problemu między tymi dwoma obozami. Tych obozów jest więcej, natomiast my jako Jedna Polska Ruch Oddolny nie zamierzamy tworzyć partii. To jest podstawowy wyróżnik, dlatego że diagnozujemy i ta diagnoza jest bardzo szeroka, że właśnie partyjność i partyjniactwo to jest źródło bardzo wielu patologii. Widzimy to teraz bardzo mocno przy tych wyborach. To zawsze przy wyborach jest najbardziej zauważalne. Jako prawo do życia
jako ja, będąc ostatnio w parlamencie, spędzając wiele godzin z przyjaciółmi, z ludźmi, którzy zrozumieli problem promieniowania elektromagnetycznego, byliśmy uczestnikami wielu rozmów kuluarowych, gdzie wielu posłów z lewej, z prawej strony, ze środka strony niezależnych poklepywało nawet nas po plecach i mówili: Tobiasz, panie Tobiaszu, my doskonale rozumiemy, tylko że nie możemy nic zrobić. Chyba pan rozumie. Ja odpowiadałem: nie, ja absolutnie nie rozumiem. Jak to jest, że ktoś twarzą w twarz mówi mi prawdę, a potem wychodzi na ambonę i mówi zupełnie coś innego. Jak to jest, że potrafi przyznać prawdę na korytarzu czy w restauracji, a już w głosowaniu pokazuje zupełnie coś innego. To jest efekt, to jest bezpośrednia konsekwencja właśnie bycia członkiem partii. To jest jedyny partyjny. Mhm. Tak. Jedna pani, która, takich pani jest wiele, ale jedna pani, która dosyć mocno nas wspierała, jest w tej chwili posłanką i dalej robi pewne działania, które wspierają tą naszą inicjatywę powstrzymania ekspansji promieniowania elektromagnetycznego. Ostatnio, kiedy byliśmy w Sejmie razem z paniami Martą Pateną i Barbarą Gałdzińską-Calik, no nawet nie mogła podejść się z nimi przywitać. Dlaczego? Dlatego, że była na świeczniku, na obserwacji ludzi z partii, którzy właśnie w tym momencie układali listy wyborcze. Dlatego ten wyróżnik to jest właśnie to. Niechęć do utrzymywania partyjnego systemu. Niechęć do utrzymywania tego systemu publicznego opłacania działalności lub pozorowanej działalności partii. No właśnie, a jakie są takie fundamentalne postulaty? Bo ja rozumiem, że wy w takim razie zapraszacie do swojego ruchu ludzi, którzy mogą mieć poglądy niekoniecznie prawicowe. Liczy się to, żeby przede wszystkim skończyć z partyjniactwem. No dobrze, no ale te postulaty przecież też są ważne, prawda? Na całe szczęście aktywiści lewicowi mają swoje partie, stowarzyszenia, ugrupowania, lobby, fundusze i tak dalej, więc nie musimy się obawiać jakiegoś najazdu. A co do normalnych ludzi, to naprawdę, proszę Państwa, no nie ma znaczenia, jakie kto ma poglądy na tematy wybujałe w momencie, no, kiedy... No jednak kiedy ma znaczenie, czemu? Konradzie, w systemie podatkowym dlatego, na przykład? Że... Nie, mówię jeżeli tutaj o innych, o takich na przykład społecznych rzeczach. No jednak ma znaczenie to, bo, że na przykład ktoś jest ewidentnie po prawej stronie i na przykład nie życzy sobie parat równości, tak? Mhm. Ktoś, kto jest po lewej stronie... Przeważnie będzie Proszę miał Państwa, to... Proszę Państwa, ja powiem bardzo prosto. Będzie skory do tych parad, więc tutaj chcę, żebyście się troszkę Dobrze. Bardziej określili w Zanim tym względzie. Opowiem o paradach i co o nich myślę, to chciałbym podkreślić, że nie jest to główne zmartwienie nas wszystkich. Na co dzień ludzie pracują, harują, spłacają kredyty, zarabiają, wydają pieniądze, kupią sobie mieszkania, chcieliby kupić sobie mieszkania, domy pobudować, mieć dzieci, rodzinę, wakacje. Mhm. To są nasze wszystkie problemy nas wszystkich, tak? Jakie znaczenie ma, co myśli Tobiasz na przykład o mojej wierze, albo na odwrót, albo co ty myślisz o nie wiem, jakichś takich moich światopoglądowych sprawach, co powinno być, nie wiem, jak powinien świat wyglądać, skoro mielibyśmy na przykład usiąść i uzdrowić system podatkowy. I czyli powiedzcie takie główne spoiwa, które są wspólne już, dla wszystkich waszych ona sprawia, proszę pani, członków. Sejm wybrany losowo spośród przypadkowych osób byłby lepszy niż to, co mamy dzisiaj. Mhm. Byłby skuteczniejszy, bo przypadkowa grupa osób, jak dostanie temat, system podatkowy kuleje, trzeba go usprawnić, uprościć, obniżyć podatki, to się tym zajmą. Wszyscy zajmą się szukaniem rozwiązania, jak uprościć system podatkowy i obniżyć podatki. To jest niemożliwe w sejmie partyjnym, tak jak mamy dzisiaj, a nie jest niemożliwe w momencie, kiedy się podzielimy na frakcje światopoglądowe. Mhm. Bo będziemy na siebie patrzeć i ze sobą rozmawiać przez pryzmat tych różnic. No zgadza się, a nie o tym, co mamy zrobić. Tak? Mhm. I to jest ten patent. Oczywiście, że każdy z nas ma poglądy, ale właśnie uczciwe jest to i normalne jest to, że każdy z nas ma swoje poglądy. Indywidualne. Każdy z nas ma indywidualny zestaw poglądów. Dla Polski? I to, że się na przykład... nie wiem, różnimy w 50% powiedzmy naszych poglądów, no to nie znaczy, że nie możemy współpracować tam, gdzie mamy spójne zdanie takie samo na tematy państwa, prawa, sądownictwa, gospodarki i tak dalej, i tak dalej, tak? A propos jeszcze tylko, bo padło pytanie o Marsz Równości, tak? Proszę Państwa, dla zwyczajnych ludzi mam wrażenie, że sprawa jest prosta. Podkreślam, wyobraźcie sobie, że was media tym tematem nie epatują. Nie ma tego tematu, To tak? nie ma tego tematu, faktycznie. Nie, nie o to mi chodzi, tylko że nie ma tego tematu, nie budzi on emocji, tak? No to przecież normalne jest, że jest sfera prywatna, jest sfera publiczna, tak?
Każdy z nas może wchodzić po domu swoim nago, ale z tego nie wynika, że ma prawo latać nago po ulicy. Mało tego, z tego, że ja nie mam prawa latać nago po ulicy, nie wynika, że jakieś moje prawa są łamane albo jestem dyskryminowany, tak? Także miejmy naprawdę zdrowy rozsądek. Spraw prywatnych nie powinno się wynosić do sfery publicznej. I to jest odpowiedź na pytanie, co z paradami. Nikomu nie powinno być pozwolone robić manifestacji tego typu z którejkolwiek sceny politycznej, żeby to było jasne, dlatego że to jest po prostu zakłócanie porządku publicznego. Mm-hmm. Nikt nikomu nie broni mieć poglądów, ale nie jest to powód do tego, żeby prywatne sprawy epatować tym publicznie wszystkich dookoła. Mm-hmm. No dobrze, oprócz zmiany systemu podatkowego i tego ukrócenia tego partyjniactwa, co jeszcze według ciebie to bierzesz takie istotne? Ukrócenie partyjniactwa to są bardzo konkretne rzeczy. Dążymy do tego, żeby pokazać ludziom, że w tej chwili nie ma żadnego parlamentaryzmu w parlamencie. No bo jeżeli głosujący od początku wiedzą, jak mają głosować, jeżeli głosujący, tam 460 posłów, od początku wiedzą, jaki mają zabrać stanowisko na zadany temat, na zadaną ustawę, to de facto ta dyskusja nie ma sensu. A jeżeli jakaś dyskusja tam w ogóle jest, to jest pozorna lub zabierane są głosy przez naprawdę bardzo niewielu nieuwikłanych w układy parlamentarzystów. Także to jest absolutnie klucz do zmian, żeby przywrócić parlamentowi parlamentaryzm, jego zasadniczą funkcję, aby właśnie na tym forum zdarzały się poglądy. Przecież ci ludzie, którzy tam są, nie reprezentują tylko własnych poglądów, tylko reprezentują poglądy swoich wyborców, tak? I po to jedna Polska, Ruch Oddolny, ma takie założenia, żeby na początku się poznać, zapisać na stronie jednapolska.pl, stworzyć swój profil, opisać swoje postulaty, dać jakąś swoją multimedialną prezentację. Ci ludzie zwykle już w jakiś sposób dali się poznać ludziom w realnym życiu, oczywiście także w internecie. Potem, żeby doszło do spotkania kandydatów z danego okręgu, tak aby mogło dojść do prawyborów. Dlatego, że tutaj nie ma żadnego odgórnego zarządu, żadnego dyktatu partyjnego czy jakiegokolwiek innego, tylko ludzie w okręgach mają się spotkać i zadecydować głosowaniem, kto będzie kandydował z listy jako pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. No i w konsekwencji mamy mieć w parlamencie ludzi, którzy będą zróżnicowani, bo Polska jest zróżnicowana. My nie narzucamy żadnego dyktatu, że ktoś ma być na przykład całkowicie za aborcją, albo całkowicie przeciw, albo zajmować jakąkolwiek pozycję poniżej. Właśnie dlatego, że takie forum, tak jak jest możliwe w domowym zaciszu, tak samo jest możliwe i powinno być, żebyśmy byli prawdziwą reprezentacją, żeby parlamentarzyści byli prawdziwą reprezentacją społeczeństwa, powinno takie forum być też w parlamencie. To jest jedna z wielu konsekwencji usunięcia partyjniactwa. Inną konsekwencją, której ja teraz doświadczam na co dzień, jest to, w jaki sposób, z jakiego rozdania są rozdawane stanowiska rządowe. Rozdawane czy też przydzielane. Wydaje się czymś nieprawdopodobnym, to Marta, jak wiem, będziemy o tym rozmawiali też w innym odcinku, ale w naszym kontekście, co to oznacza? Wygląda na to, że wiele ustaw nie jest przedyskutowanych tak, jak spodziewałoby się tego społeczeństwo. Dalej, te nieustawy nie stanowią jakiegoś pożytku dla społeczeństwa, dla naszego narodu, dla naszego majątku narodowego i wszystkiego, co jest ważne w kraju. Tylko wygląda na to, mówię to na bazie tej mega ustawy telekomunikacyjnej, że jest ona robiona pod dyktat przedsiębiorstw, korporacji telekomunikacyjnych. I takich rzeczy w Polsce jest bardzo dużo. Jestem całkowicie pewien, że gdyby w parlamencie byli wolni ludzie, to od razu by te sprawy podnosili na wierzch, bo skoro my jesteśmy w stanie to zrobić, jako kilkanaście, w Polsce jest to kilkaset, może kilka tysięcy osób, ale skoro w parlamencie nas reprezentuje trzech ludzi, którzy nie wchodzą na posiedzenia sejmowe, ale rozmawiają właśnie z politykami, jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo, to łatwo mi sobie wyobrazić, jak niesamowita, jak wspaniała byłaby konsekwencja gdyby w parlamencie było 20, 30, 40 czy może 460 wolnych ludzi. Poziom parlamentaryzmu byłby niesamowicie wyższy. 307 by wystarczył, dlatego że 307 to jest granica 2/3, tak, czyli większość konstytucyjna. I taka większość w Sejmie jest w stanie zrobić wszystko, bo jest w stanie odrzucić i poprawki Senatu, i weto prezydenta. I to musi być nasz cel docelowo. Oczywiście ja rozumiem, że dzisiaj w tej chwili pewnie wielu z Państwa prychnie śmiechem, jak to 2/3 Sejmu.
to musi być nasz cel docelowy, długodystansowy, tak? Znaczy nic innego nie powinno nas jako wyborców interesować. I to też jest powód, dlaczego taka inicjatywa, a nie inna. Bo żadna partia nie jest w stanie przekonać do siebie tak dużej liczby ludzi, tak? W sensie takiej części społeczeństwa. Mhm. To może być tylko inicjatywa zupełnie niepartyjna, właśnie nie dzieląca ludzi na poglądy takie, śmakie, czuwakie, tylko dzieląca świat na zawodowych polityków, mhm. Którzy się zajmują uprawianiem polityki, a nie naprawianiem kraju, rządzeniem i tak dalej, zarządzaniem krajem, tak i tak dalej. Ich interesuje tylko słupki wyborcze, słupki sondażowe, progi wyborcze, media, PR i tak dalej, tak? Mhm. A my, naszym programem jest, odpowiadając wprost na pytanie, przede wszystkim powrót do normalności. Żeby to było możliwe, to właśnie normalne na przykład jest to, że ludzie, jak się rzuci im dowolny temat, to powinni go przedyskutować i normalne jest, że najlepsze rozwiązanie powinno znaleźć największy posłuch, najwięcej zwolenników. No właśnie, a jak tak? to wygląda w praktyce? W dzisiejszym Sejmie, no właśnie w praktyce to wygląda tak, ale jak ktoś powiedział. Zaraz jeżeli ktoś chce z jakimś postulatem wyskoczyć, tak, to co musi zrobić? Ma bardzo proste, świetny pomysł. Ile musi? Podaj jakiś przykład. Postulat swój. Tak. 5G, przebadanie przede wszystkim technologii, przebadanie szczepionek, tak, żeby Ministerstwo Zdrowia wzięło odpowiedzialność za to, że szczepionki, mhm. które do nas okay. przychodzą, są bezpieczne, żeby były wszelkie badania pokazywane, bo ja nie wierzę, że są badania na przykład na noworodkach, ponieważ nie wierzę, że którykolwiek rodzic zgodzi się dobrowolnie na to, żeby na jego dziecku przeprowadzić eksperyment doświadczalny, więc logicznym jest to, że takich dowodów na skuteczność, mhm. na bezpieczeństwo szczepionek po prostu nie ma, tak? To jest logiczne. Ja bym na przykład chciała coś takiego, tak? Więc co muszę zrobić, żeby u was na liście umieścić taki postulat? A to może zrobić w każdej chwili. Mhm. Po prostu ogłaszasz, jesteś gotowa wziąć udział, w sensie reprezentować społeczeństwo, i mówisz publicznie, co proponujesz, jak masz postulaty, tak? To nie wymaga żadnej akceptacji. I co, zbieram podpisy? Nie chodzi o podpisy. Chciałem powiedzieć, że wyobrażam sobie to, i tutaj ja wiem, że jestem naiwnym człowiekiem może i bardzo takim prostodusznym, łatwowiernym i tak dalej, ale naprawdę to nie jest moja naiwność, podejrzewam w tym momencie, że większość normalnych ludzi, idę o zakład, rozumie to, że przecież nie można pozwolić na to, żeby korporacje, które są powołane do zysku i ich głównym celem działania jest zysk, mogły nam, ludziom szarym, zwykłym, dyktować, że tak powiem, warunki naszego bezpieczeństwa i tak dalej, tak? Mhm. Każdy normalny człowiek, myślę, zgodziłby się z tym, że nie może być uprzywilejowania korporacji. Że jeżeli są nowe technologie, czy to medyczne, czy informatyczne, wszystko jedno, to oczywistym jest, że powinno być to rzetelnie przebadane, zanim to się zacznie używać na masową skalę, tak? Mhm. Ostatnio czytałem jakiś artykuł, wpadł mi w oko, nagłówek, w Austrii, bo w Szwajcarii testowali dwa autobusy miejskie, wiecie, bez kierowców, tak, automatyczne. Testowali je przez 2 miesiące chyba, do tego czasu, jak to się wydarzyło, co teraz powiem, 2 sztuki i jeden z autobusów potrącił człowieka, to za dużo powiedziane, no potrącił, ale to było delikatne, tak, tam nic mu się nie stało, nic się nikomu nie stało, po prostu doszło do tego, że no potrącił gdzieś pieszego, tak. I oni co zrobili? Momentalnie przerwali te testy, żeby się zastanowić nad tym, co się stało, dlaczego, czy to jest, i tak dalej, tak. W takiej, że tak powiem, błahostce, tak, w tym sensie, że autobus jedzie po ulicy i ma szansę skasować jednego człowieka, tak, czy coś takiego. No jest to w sensie pojedyncze przypadki, tak. I w takich, to jest normalne, że ludzie coś testują, tak, w razie wątpliwości przerywają testy, wolą poczekać niż na siłę, tak, a nie na siłę forsują, tak. A w przypadku na przykład, kiedy mówimy o szczepionkach, czy o technologiach tych, którym się zajmuje akurat prawo do życia, czyli promieniowanie elektromagnetyczne nadajników komórkowych sieci, podejrzewam, bo tam widziałem jakiś taki film w internecie wyśmiewający pewne ponoszone pytania, bo przecież telefon komórkowy krzywdy nie zrobi. No nie chodzi o telefony, chodzi o nadajniki, tak, telefonii komórkowej, ale to na marginesie. W każdym razie to jestem przekonany, że nikt normalny nie zgodziłby się na testowanie na nas nieprzebadanej nowej technologii. Nie dlatego, że na kogoś może zabić, tylko dlatego, że jest niezbadana i nie wiemy, jakie są jej skutki, tak? Także jeżeli mówię, poruszasz ten temat, no to zobacz, jestem przekonany, że wśród normalnych ludzi, a przez normalnych ludzi uważam, mam na myśli takich, którzy nie mają za sobą żadnej agendy, właśnie partyjnej czy światopoglądowej, sponsorowanej, lobbingu i tak dalej, tak? Jakbyś ten temat poruszał wśród normalnych ludzi, to znajdziesz ogromną większość, która się zgodzi z rzeczami dość oczywistymi, no. Że technologie nowe, po prostu nieprzebadane, trzeba najpierw zbadać, zanim się je zacznie masowo używać. Także jakby próbuję ci pokazać, jakie to są proste rzeczy, jak rozmawiasz właśnie o problemach wśród normalnych ludzi, którzy nie mają żadnej agendy, tak? Wśród
posłów, wśród senatorów jest również zrozumienie tej logiki. Tylko, że prywatnie. Prywatnie, bo za zrozumieniem nie wychodzi to z ambony sejmowej czy senackiej. Po prostu jest ten temat zamilczany, dlatego że nie można. Dlaczego nie można? Dlatego, że też sposób finansowania państwa polskiego po prostu leży. I tutaj pomysłów, jak to usprawnić, jest bardzo dużo. Jak działa lista społeczna Jedna Polska? Takimi pomysłami po prostu dzielimy się między sobą. Możemy je opublikować na stronie jednapolska.pl. Tam nawet jest lista takich postulatów. Tak, widziałam, jest dużo tych postulatów. To jest taki brudnopis. Ludzie mogą zgłaszać dowolne postulaty. Tak. My nie chcemy przecież zakłamywać rzeczywistości na przykład, tak? Chcemy wiedzieć naprawdę, ile dany postulat ma zwolenników, poparcia, tak? To nie jest, bo niektórzy oczywiście mają pretensje, a tam są jakieś postulaty dziwne, bo takie, no proszę Państwa, każdy może zgłosić dowolny postulat, a my, to narzędzie służy do tego, żeby się uczciwie przekonać, jakie on ma poparcie, wzięcie i tak dalej, tak? To nie są nasze postulaty, to są postulaty, które wrzucają ludzie. I my tam po prostu robimy taką sondę, które są najbardziej ważne, popularne i tak dalej. Szukamy generalnie tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli w ten sposób. Tak, widziałam, że te postulaty, które są na pierwszych trzech miejscach, to są między innymi niższe i prostsze podatki, osobista odpowiedzialność urzędników za błędy, nowa ordynacja wyborcza. Dalej są między innymi ochrona lasów państwowych i państwowej ziemi przed prywatyzacją, koniec z Unią Europejską, powrót do EWG, reforma systemu edukacji, dosyć immunitetów, zmniejszenie liczby urzędników, jasne i zrozumiałe prawo. No, powiem szczerze, że postulaty są świetne. Właściwie, czy któraś partia, właściwie do której partii jest wam najbliżej, jeśli mielibyście już... To żadne i to jest żadnej. Szczera odpowiedź. Proszę zrozumieć, żadna partia, to co Tomasz zahaczyłeś, tak? Nie tylko oni znają wyniki głosowań w Sejmie. My jako wyborcy znamy wyniki każdego głosowania w przyszłości w Sejmie partyjnym. Przecież oczywistym jest, że partia rządząca za swoim projektami będzie głosować za, a opozycja przeciw. I oczywiste jest, że na odwrót, opozycja za swoimi projektami zagłosuje za, a partia rządząca przeciw. Wszystkie głosowania są wyniki, nie w sensie liczbowym nawet, bo tam się jakieś tam zdarzają fluktuacje, ale w sensie wyniku wchodzi, nie wchodzi, tak, tak nie. Znamy te wyniki, zanim się w ogóle te głosowania odbędą. To nie jest normalne, jest chore. To jest fikcja, to jest po prostu fasada, przedstawienie, a nie autentyczna demokracja, polityka, zarządzanie krajem i tak dalej. Ja przybliżę odrobinkę ten temat. W tej kadencji parlamentarzyści musieli sobie poradzić z ponad 700, było ponad 700 ustaw przeprocedowanych w tej kadencji. Nie wszystkie ustawy są tak skomplikowane, jak ta ustawa zmieniająca tak zwaną mega ustawę, czyli ustawę o rozwoju i wspieraniu usług telekomunikacyjnych i sieci telekomunikacyjnych. Troszkę przejęzyczyłem, wiadomo o co chodzi. Wiele jest mniej skomplikowanych, ale wiele jest też bardziej skomplikowanych. Jaki jest z tego skutek? Ci parlamentarzyści nawet nie mają szansy, nawet przy dobrej woli, gdzie tej woli generalnie brakuje. Generalnie jest patrzenie na ludzi, na społeczeństwo jak na petentów. Właśnie dlatego, że ci parlamentarzyści doskonale wiedzą, już przywykli do tego, że i tak decyzje nie zależą od nich, że decyzje są dyktowane z zarządu partii, czy kogoś z zapleców zarządu partii. Jedna Polska chce to pokazać, pokazuje to wyraźnie, że nie da się w takim systemie funkcjonować. Państwo nie może być efektywnie zarządzane właśnie dlatego, że jeżeli nie ma tej aktywności, tej pochodzącej z serca dla Polaków, jeżeli nie ma skupienia właśnie na tym, żeby ustawy były pożyteczne, a nie degradujące nasze państwo i nasze społeczeństwo. Dlatego nie ma tej aktywności, nie tylko dlatego, że ktoś ma złe serce czy połamany kręgosłup moralny, ale też dlatego, że po prostu niemożliwe jest zapoznać się w takim gąszczu tych różnych ustaw i przepisów, to musiałyby robić naprawdę ogromne sztaby ludzi, żeby to było możliwe, więc wydaje się czymś absolutnie naturalnym, że musi być w Sejmie grupa, która to po prostu pokaże. Ja się zastanawiam, dlaczego do tej pory takiej grupy właściwie nie było. A jeśli taka grupa była, dlaczego ona nie huczała? A słuchajcie, czy na świecie istnieją takie ruchy oddolne, którym się udało przekroczyć ten próg procentowy, które sobie świetnie radzą?
Czy wy się opieracie, czy ty się, Konrad, opierałeś na konkretnym jakimś ruchu oddolnym, czy to jest twój autorski nigdy pomysł? Nigdy mi nie przyszło do głowy, że to ma jakieś znaczenie. Ale pytam z ciekawości, jak to się, wiesz, jak to się nie tak naprawdę, jakie jest przyjęcie ludzi? Hasłowo znam 3 czy 2 takie przypadki. Islandia, podobno we Włoszech też była taki ruch, chyba komika, tak? Czy co? No ja nie znam szczegółów, tu przepraszam was za to, ale gdzieś we Włoszech chodziło chyba ruch 5 gwiazd, tak? No chodziło o ruch, który generalnie, że jego inicjator, czy też główna twarz, nie wszedł do Sejmu, nie kandydował, zdaje się, tak? Po to, żeby mieć właśnie uczciwy ogląd, dystans do tego, co się dzieje, ale generalnie ten ruch jego, przez komika zapoczątkowany, odniósł sukces, tak? W pewnym sensie. Islandia w ogóle wywiozła swoich parlamentarzystów, których uznała za zdrajców, bo wkopali ich w straszne jakieś przekręty w ogóle całego systemu bankowego. Mieli Islandczycy spłacać jakieś w ogóle długi prywatnych banków, czy co, też znowu szczegółów już teraz nie pamiętam, ale generalnie to się nazywało garnkowa chyba rewolucja, tak? Islandczycy wyszli na ulicę, walili w garnki tak długo, aż parlamentarzyści po prostu musieli wyjść z Sejmu, obrzucali ich tam, nie wiem, jajkami czy pomidorami, zdaje się. Powołali nowy rząd. On się też nie sprawdził. Powtórka. Znowu wyszli na ulicę, patelnie, garki, łop, 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 jajeczka, pomidory wymienili i teraz byli już mądrzejsi o to doświadczenie i powołali Zgromadzenie Narodowe. Spośród siebie, znowu nie znam szczegółów, czy to było losowo, czy wybrali, podejrzewam, że losowo, wybrali osoby, które stworzyły Zgromadzenie Narodowe w celu napisania nowej konstytucji i pracowali nad tym online. Wszyscy mogli nad tym wziąć udział w tych pracach. I to są, jeżeli szukamy przykładów, to są właśnie przykłady na to, że takie ruchy mają sens i że to się może udać. To jest naprawdę, bariera jest tylko psychologiczna. Skoro w czasach bez telefonów, bez internetu, bez całych technologii komunikacyjnych, w latach, w 80-tych początku mogło 10 milionów Polaków przystąpić do ruchu Solidarność, tej oryginalnej, zaznaczam, Solidarności, tak, nie tej późniejszej, ze znanym nam wszystkim panem na czele, ale mówią o oryginalnej Solidarności, tak? Tak. 10 milionów ludzi potrafiło się zorganizować i razem stanąć naprzeciwko władzy. To ja wierzę, że to jest tym bardziej możliwe w czasach dzisiejszych. Oczywiście techniki manipulacji dzięki rozwojowi technologii medialnych się rozwinęły też bardzo mocno. Jest to oczywiście problem. Jak mówię, to najdoskonalsza broń współczesna broń masowego oddziaływania, ale niemniej jednak te technologie również nas wspierają w takim właśnie komunikowaniu się ze sobą, tak? To chyba każdy sobie zdaje sprawę mniej lub bardziej, ale dzisiaj naprawdę wielu ludzi już sobie bardzo zdaje sprawę z faktu, że kto ma media, ten ma władzę. I tak, jedna Polska, ruch oddolny prawdopodobnie nigdy nie będzie miał wielkich pieniędzy, dlatego właśnie, że nie dąży do założenia partii. A założenie partii umożliwiałoby po przekroczeniu progu odbieranie tych 3% przez kolejną całą kadencję, a jak ktoś się dostanie do Sejmu, to proporcjonalnie dostaje więcej. Na tyle, że tam PiS i PO odbierają faktycznie po kilkadziesiąt milionów złotych tych subwencji. Przecież każdy sobie zdaje sprawę z tego, że mając takie pieniądze, stając przeciwko takiemu konkurentowi w wyborach, komitet, który nie ma pieniędzy, ma bardzo ograniczone możliwości stworzenia kampanii. I wydaje mi się, że jest ten jeden klucz do zrozumienia, że jeżeli ludzie będą wiedzieli, jak to się odbywa, że właśnie pośród Polaków, którzy są wolni, którzy są przedsiębiorczy, którzy mają bardzo dużo zaangażowania w sprawy społeczne i którzy zgłaszają się właśnie regularnie na listę społeczną jednej Polski, Ruch Oddolny, to szybko zobaczą, że to nie są uczciwe zawody, że to nigdy nie były uczciwe zawody i może to będzie dodatkowy punkt premii właśnie dla tego ruchu oddolnego jednej Polski. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. W tej chwili jest chyba już 28 albo 29 zarejestrowanych komitetów. Dla mnie to jest coś niebywałego. Gdzie tu jest matematyka? Gdzie tu jest jakiś rachunek prawdopodobieństwa? Dla tych komitetów, które idą w kierunku stania się partią, albo które funkcjonują na zasadzie partii, czyli nie oddolności, ale jest jakiś zarząd, który właśnie dedykuje, przydziela konkretne miejsca na listach. Mam nadzieję, że wiele z tych ruchów się po prostu zreflektuje, zweryfikuje swoje założenia i zrozumie, że jeżeli to jest ruch uczciwy, który właśnie
i stoi w kontrze do tego zabetonowanego układu władzy, który powoduje utrzymywanie się chorego systemu zarządzania naszym państwem, że warto jednak iść razem w jednym komitecie, który właśnie jest głosem sprzeciwu dla tego układu. Zaznaczam, stoi w kontrze nie hasłami i deklaracjami, tak? Tylko postępowaniem. Metoda właśnie wyborcza jest to zupełnie co innego. I to nie są hasła, tylko po prostu działamy tak, jak powinno być, a nie mówimy, że a wybierzcie nas, to my zrobimy lepiej. Nie, my tak działamy, jak powinno być. Natomiast odpowiadając na program, bo wiem, że to pytanie tutaj bardzo dużo razy padło, na pewno cię interesuje, program jest bardzo prosty. Każdy z nas tutaj, każdy z was, drodzy widzowie, na pewno widzi wokół siebie masę patologii, tak? Co w naszym kraju nie działa, co jest zepsute, co nie działa najlepiej, co mogłoby działać lepiej, a co działa w ogóle jak prawie, że o kryminał się zahacza, tak? Każdy z was to widzi i każdy z was ma program tak naprawdę. Tylko problem podstawowy polega na tym, że dopóki w Sejmie są partie polityczne, te co zawsze, to nikt z nas żadnego punktu, ani nawet pół kawałka postulatu nie zrealizuje. Tak? Najpierw trzeba wymieść z Sejmu partie polityczne, te, które tam siedzą od lat, i wprowadzić zamiast nich właśnie niezależnych, samodzielnie myślących i samodzielnie głosujących posłów, żeby można było cokolwiek w naszym kraju ruszyć ku lepszemu. Tak? Naszym programem jest naprawa naszego kraju, bo bardzo wiele rzeczy kuleje, ale to się musi zacząć, warunkiem koniecznym i podstawowym jest to, żeby w Sejmie byli ludzie, którzy w ogóle mają wolność podejmowania decyzji, głosowania i tak dalej. Tak? Zaczynając, dla mnie takim wyznacznikiem tego, co nas odróżnia od partii, to jest bardzo proste. Spójrzcie sobie państwo na wykres łącznej sumy wydatków publicznych na przykład. Nieważne, jaka partia rządzi, wydatki publiczne łącznie idą tylko w jednym kierunku, oczywiście do góry, są coraz większe, tak? No więc jak ktoś ma, jak ktoś wierzy, że im więcej się ludziom zabierze na sfinansowanie wydatków publicznych, tym będzie dla nich lepiej, no to droga wolna, bo każda partia robi tak samo. Każda partia tę zasadę wyznaje, tak? Ale jakoś tak to, co jest. Nas odróżnia, to jest właśnie to, żeby ten kierunek zmienić. Czas na to, żeby zacząć właśnie obniżać podatki, upraszczać podatki, ograniczać wydatki, po to, żeby właśnie zwykli ludzie mieli w rękach coraz więcej pieniędzy, byli bogatsi, bo od tego się wszystko zaczyna. Ja miałem, byłem, rok czasu użyłem, mieszkałem, pracowałem w Anglii, tak? I proszę mi wierzyć, byłem zszokowany tym, jak poziom problemów tam zaczyna się zupełnie gdzie indziej, tak? Jak jest zapewniony podstawowy byt. Na poziomie takim u nas w kraju doświadczałem czegoś takiego, że patrzyłem na wypłatę konta pod kątem tego, wiecie, od pierwszego do pierwszego, tak? Na przykład. A tam nie ma tego problemu. Tam człowiek normalnie, nie jakoś tam rozrzutnie, ale normalnie sobie żyje. Oczywiście upraszczam o tyle, że ja tam byłem na rok czasu, wiedziałem, że tam nigdy nie zostanę, że zawsze wrócę do kraju, więc byłem tam typowym emigrantem zarobkowym, czyli odkładam ile mogłem i tak dalej, tak? Natomiast tam naprawdę ten poziom problemów jest zupełnie inny. Jak człowiekowi nie brakuje na podstawowe potrzeby życiowe, to ma czas w ogóle cieszyć się, zająć, myśleć o innych sprawach, tak, przyjemniejszych i tak dalej. I naprawdę ludzie nie chcą się kłócić o światopoglądowe kwestie, nie chcą paradować, bić się na ulicach, pluć na siebie i tak dalej, tak? Każdy z nas chce normalnie żyć swoim życiem, żeby miał pieniądze na to, co mu jest potrzebne, na jakieś jeszcze, mówię, atrakcje, uciechy typu wakacje, kino, lody, rozrywka, no to, co wszyscy chcemy przecież w życiu na co dzień robić, z czego czerpać, korzystać, tak? I naprawdę, skupmy się na tym, że tu jesteśmy dojeni przez system partyjny, tak? Przecież to wszystko jeszcze chodzi jeden, o nasze pieniądze. Jeden taki wszystkie zarzut tematy pada zastępcze, tylko skończę, są rzucane nam po to, żebyśmy tej prostej zależności nie zauważyli, tak? Że im wszystkim, mam na myśli zawodowych polityków, cały ten system partyjny, chodzi o to, żeby jak najwięcej z nas pieniędzy wydoić, a to nie jest żadna sztuka, zabierać ludziom coraz więcej pieniędzy, żeby nowe wydatki finansować, tak? Sztuką jest z ograniczonym budżetem zrobić coś jak najlepiej. Tak? Ale takie pomysły już ma PiS od nowego roku, ponieważ ma być, ZUS ma wzrosnąć do 1500 zł, mają być opodatkowane umowy o dzieło, ma wzrosnąć pensja minimalna, także można, prawda? Mieć pomysły na nowy rok. Jeszcze nie spotkałem w komitecie wyborczym wyborców Jedna Polska, Ruch Oddolny, człowieka z takimi socjalistycznymi zapędami. Zdaje się, że każdy w tej grupie z ludzi, którzy od dawna dali się rozpoznać, a także tych, co przyłączyli, w tym ja, rozumie, że właśnie to jest patologia, że rozdawanie nie swoich pieniędzy, a nawet pieniędzy, których nie ma,
przez wąską grupę polityków, to jest według mnie okradanie pieniędzy, a chyba wszyscy w tym ruchu rozumieją, że to prowadzi do patologii i jest to nic innego jak tylko pozyskiwanie elektoratu wyborczego. Niestety ludzie dają się omamiać właśnie przez to, że płynie taka narracja z mediów głównego nurtu, jakoby społeczeństwo coś dostawało jakby za darmo. Wszyscy jak tutaj siedzimy i myślę, że duża część społeczeństwa, która tylko na chwilę odejdzie od telewizora, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że to jest kłamstwo i naprawdę 5, 15, 50 działaczy w środku parlamentu bardzo szybko wytłumaczą to społeczeństwu, że właśnie to takim oszustwem jest. Dlatego dążymy do tego, żeby w parlamencie było kilkudziesięciu czy kilkuset reprezentantów wolnych ludzi, 307. Do tego musimy dążyć, mam na myśli wszyscy, w sensie my wyborcy. No słuchajcie, a propos jeszcze naszych wyborów, przedstawicieli, a nie przedstawicieli partii politycznych. Tak, a propos tych wyborów. Prezydent Duda nie krył się z tym, że chciałby, żeby w tym roku kampania wyborcza była bardzo krótka, najkrótsza, jaka była do tej pory, bo dotychczas było to około 60 dni, a w tym roku jest niespełna 22 dni. Prezydent Duda, czy to jest celowa zagrywka? Powiedział prezydent, że jest celowa, więc się z tym nie krył. Natomiast oczywiście nie powiedział tego, że po pierwsze, proszę państwa, kampania wyborcza przecież trwa w praktyce od wyborów do Europarlamentu, a po drugie, kampanii wyborczej, tej ścisłej, która następuje od momentu rejestracji list wyborczych, kiedy wiemy, kto startuje tak naprawdę, a kto nie w wyborach, do wyborów, jest zawsze taka sama. Nie da się jej skrócić, bo wynika z kalendarza wyborczego, więc pan prezydent nie wiem, co chciał skrócić, ale skrócił tak naprawdę ten czas przygotowania na właśnie zbiórkę podpisów tak naprawdę. Bo może państwo znowu, może nie wszyscy wiedzą, że żebym ja na przykład, gdybym chciał kandydować, to żeby kandydować do Sejmu, muszę zebrać 100 tysięcy podpisów w całym kraju, w poszczególnych okręgach i do tego jeszcze 900 osób sobie znaleźć na moją listę, żebym ja mógł kandydować na przykład, tak? Taka jest patologia tego systemu, tak? A co myślicie o głosowaniu przez internet? Ale w wyborach, czy na ustawie, tak, czy w jakim sensie? No, w najbliższych wyborach. To w najbliższych wyborach jest możliwe, czy to... No właśnie, czy to... Ale jeśli, załóżmy, że jeśli e-voting byłby możliwy, czy to jest dobry pomysł? Ja uważam, że w ogóle, proszę państwa, demokracja może być tylko wtedy skuteczna, jeśli nie jest anonimowa. To znaczy, ten zabobon anonimowości i głosowania, to jest też pewna patologia. Tak samo jak anonimowość w internecie jest patologią internetu. To nie jest zabobon, jest to praktyka. Jest to praktyka, dzisiaj głosujemy krzyżykiem. Wielu ludzi atakuje elektroniczne głosowania ze względu na potencjalne przekręty wyborcze, ale i w Polsce jest wielu informatyków, którzy mówią od wielu lat, w jaki sposób spowodować, nie tylko informatyków, ludzi też, którzy rozmawiali z tymi informatykami, w jaki sposób spowodować szczelność systemu e-votingu. Także ludzie się tego boją, być może dlatego, że ten strach jest generowany przez ludzi, którzy chcą kontrolować ilość krzyżyków. Widzieliśmy wielokrotnie manipulacje przy liczeniu kart do głosowania. Widzieliśmy jako mężowie zaufania, jako członkowie komisji wyborczych, do jakich trudności i nieprawidłowości tam dochodzi i być może właśnie dlatego, że da się stworzyć szczelny system do głosowania przez internet, że da się bardzo łatwo stworzyć szczelny system do głosowania tradycyjnego, to nie zostało do tej pory zrobione. Padł kiedyś w jednym z komentarzy taki zarzut w waszą stronę, że rozdrabniacie elektorat prawicowy. Jeśli macie ochotę sprostować, proszę bardzo. Że jednoczymy? Nie, że rozdrabniacie elektorat prawicowy. Że już w ogóle nic teraz nie będzie, dlatego że nie dość, że się Konfederacja rozpada, tak? Odeszli kluczowi politycy, że tak naprawdę Polacy nie mają na kogo głosować, bo ale z jednej strony odeszli, koalicja, z jednej jedno. Rozbita prawica, no i taki zarzut padł w waszą stronę, więc to jak naprawdę macie ochotę się odnieść. Nie wiem, czy mam być szczery, czy jakoś dyplomatycznie teraz odpowiadać. Nie, szczery, Konrad, nie politykuj. Szczery, dobrze. Proszę państwa, jeżeli ktoś mi jest w stanie wskazać siłę w polskiej polityce, która jest w stanie przejąć władzę, siłę pozaparlamentarną, antysystemową, to proszę mi ją pokazać. Ale nie mówcie mi, że próba zrobienia czegoś dobrego, a nie ślepe wbrnięcie
w poparcie czegoś, co marzy o przekroczeniu progu wyborczego, to jest szczyt naszych ambicji, tak? Nie mówcie mi tego, że to jest szczyt waszych ambicji. Mi się marzyło zawsze i każdy, kto śledził moją działalność na YouTubie od początku, wie, że ta inicjatywa między innymi dlatego tak długo dojrzewała, no że zawsze inni mieli pierwszeństwo, tak? Mhm. Był pan Brown, pan Kukiz, pan Korwin-Mikke zawsze tak, oni zawsze pierwszeństwo i tak dalej, no bo wiadomo, weterani, zasłużeni, rozpoznawalni, to co zrobił Kukiz w wyborach prezydenckich w ogóle szok dla wszystkich, 20%, tak, no więc kto inny mógł to stworzyć, jak nie on wtedy, tak? Zawsze jest, znajdzie się powód, dlaczego mamy brnąć w te same metody utopijne, czekając na rycerza na białym koniu, podczas gdy efekt zawsze jest ten sam. To chyba Einstein zdefiniował tak ludzką głupotę jako robienie w kółko tego samego, a oczekiwanie innych rezultatów. Więc ja mam bardzo dużo sympatii do wszystkich ludzi, którzy przez te wszystkie lata, kiedy ja obserwuję scenę polityczną, działają, uświadamiają, niosą to światło, tak, i oświetlają nam te zakamarki politycznych gierek, machlojek i tak dalej, historii też. No ale proszę Państwa, jeżeli ambicją naszą, ufając takim ludziom, jest przekroczenie progu, no to proszę mi wybaczyć, że ja nie jestem w stanie się łudzić i okłamywać tych, którzy oglądają moje nagrania, że to jest dobra droga, tak? Znaczy ja po prostu nie wierzę w taką drogę. Nie wierzę, że to może cokolwiek w Polsce zmienić. Zwracam uwagę, proszę Państwa, że przecież przed wyborami europarlamentarnymi, jak się Konfederacja łączyła, to wówczas mieli w parlamencie przecież kilku posłów, tak? Konfederacja miała w parlamencie przez chwilę ostatnio kilku swoich posłów. I oczywiście ci posłowie nie byli w stanie nic w parlamencie zrobić, tak? Wiadomo, że zaraz się odezwie ktoś, kto powie, ale to jest inna sytuacja, bo PiS samodzielnie rządzi, a jak będzie mu brakowało dwóch posłów, no to wtedy my ich tam przyciśniemy i zrobimy rewolucję, obalimy system. No, proszę mi wybaczyć, ale trochę już, może nie wyglądam, ale trochę jestem już za stary na to, żeby uwierzyć, że tak w taki sposób da się coś zmienić. Tak? A my, tylko dodam w tym wątku. My widzieliśmy jako Prawo do Życia, strona społeczna, ludzie, którzy obserwują te sprawy związane z procedowaniem zmian w megaustawie, brawurowe akcje poszczególnych posłów. Posła Roberta Majki, posła Józefa Brynkusa, posła Jarosława Sachajko, posła Pawła Skuteckiego. Natomiast gdyby oni nie byli wściekli, w kontakcie ze stroną społeczną i myślę, że wszyscy by tutaj to potwierdzili z ludźmi, którzy wymieniali się z nimi argumentami, którzy uzbroili ich w wiedzę, bo sytuacja w trakcie tej ustawy, jako że nazwałbym to bardziej proceder niż proces legislacyjny, była bardzo dynamiczna, więc gdyby z nami nie współpracowali, ze zwykłymi ludźmi, ale też z ludźmi, którzy od lat są jakby w tej tematyce, bo to, że ja jestem jakby na, no widać mnie często w mediach, choćby na tym naszym Prawo do Życia, to nie znaczy, że ja tam jestem jakąkolwiek kluczową postacią. Jest wielu ludzi, którzy składa się na ten wspólny proces, który trwa przeciwko procederowi, jakim jest właśnie procesowanie tej mega ustawy. Natomiast gdyby takich ludzi było więcej w parlamencie. I o to właśnie walczymy. Gdyby było ich no, dowolnie więcej niż 5, dowolnie więcej niż może jest takich 15, którzy właśnie mają swoje własne stanowisko, swoje własne przemyślenia i są w stanie, kiedy jakaś grupa społeczna, jacyś racjonalni ludzie zwrócą im uwagę na ważne zapisy w przepisach, w ustawach i są w stanie poświęcić im uwagę, Polska wyglądałaby znacznie lepiej, dlatego że co innego jest, kiedy jakiś człowiek, czy parlamentarzysta, czy nieparlamentarzysta, kłamie wtedy, kiedy tego ludzie nie widzą. A co innego, kiedy jest postawiony twarzą w twarz w procederze, w którym uczestniczy przeciwko prawdzie, przeciwko zachowaniu, które jest właśnie pożądane przez społeczeństwo. I to jest dosyć łatwo wywołać. Czemu to się dzieje tylko sporadycznie w tej chwili w parlamencie, no właśnie moim zdaniem odpowiada za to, o czym mówimy tutaj od początku, czemu Komitet Wyborczy Jedna Polska, Ruch Oddolny się sprzeciwia. To jest właśnie partyjniactwo, które właśnie ma tak rozległe
i tak szczegółowe skutki prawdopodobnie w większości ustaw w Polsce, antypolskich ustaw. Mm-hmm. Konradzie, na zakończenie proszę cię o kilka chwytających za serce, ale naprawdę chwytających zdań do widzów, których chciałbyś przekonać do listy 1 Polska. Tak na żywo? Kilka. No oczywiście, na spontanie. Drodzy widzowie, bardzo was proszę, nie traktujcie nas jako rozbijaczy, wrogów, kogoś tam i tak dalej. To nie tak zupełnie. My naprawdę wierzymy, że tylko zjednoczenie większości społeczeństwa, wyborców we wspólnym celu odsunięcia partii od władzy, odsunięcia tej partyjnej patologii, o której wspomnieliśmy cały czas tutaj dzisiaj w odcinku, która generuje kolejne patologie, tylko to może dać początek prawdziwym zmianom w Polsce. Ja bardzo dobrze życzę ludziom, z którymi sympatyzowałem bardzo przecież długo i nadal mam do nich wiele sympatii. Ja im kibicuję, ale czy wy naprawdę wierzycie, że to może coś zmienić, jeśli jedna czy druga partia antysystemowa przekroczy próg wyborczy? My walczymy o coś zupełnie innego, o coś zupełnie większego, tak? W prawdziwie demokratycznej procedurze, gdzie każdy reprezentuje siebie i walczy. To jest zdrowa konkurencja między kandydatami, tak? Uczciwa, zdrowa konkurencja jest miejsce dla każdego. To jest jedyna formuła, która nie narzuca czyjejś twarzy, ideologii, szyldu i tak dalej, tak? Każdy reprezentuje siebie, sam uczciwie walczy o kandydatów, o wyborców, przepraszam, i wszyscy spotykamy się na jednej liście po to, żeby głosy nasze, którymi nas wyborcy obdarzą, zsumowały się właśnie w jeden wspólny komitet. To jest naprawdę bardzo prosta idea i miałem być szczery, tak? Dobrze, no to powiem Państwu wprost, że obawiam się, że głównym powodem, dla którego takie zjednoczenie jest niemożliwe, to jest właśnie, to są właśnie subwencje partyjne, tak? To są właśnie subwencje partyjne. Nikt, kto założył partię i ta partia już jego działa i się jakoś kręci, nie zrezygnuje z walki o subwencje, bo nie zna już innego życia, bo sobie nie wyobraża innego funkcjonowania. To był Konrad Daniel. Jeszcze kilka słów. Tobiasz, jakie masz skomplikowane imię. Tobiasz Żuchewicz. Kilka mocnych zdań przekonujących widzów. Całkowicie się zgadzam. To znaczy łatwo sobie wyobrazić Polskę, którą zarządzają ludzie idei. Ta idea to jest Polska silna, to jest Polska, w której działanie polityczne, jako że działanie polityczne bezpośrednio przekuwa się, bezpośrednio odzwierciedla się w życiu każdego jednego Polaka, jest powodem do chluby. To jest duma służyć narodowi. Więc jakbyśmy potrafili w społeczeństwie zamienić w tej części społeczeństwa, której do tej pory myślała, że dostanie się do polityki, może się wiązać z jakimś ubrudzeniem się, z jakimś wejściem właśnie w jakieś układy. Odmieńmy to myślenie. To jest bardzo, bardzo proste. Jeżeli ty, Polaku, jeżeli my wszyscy rozumiemy już, że właśnie tam, na wiejskiej, zapadają najważniejsze decyzje dla nas wszystkich, to bardzo łatwo w każdym z nas zrodzi się to poczucie idei, tej wspólnoty, że to jest właśnie nasz kraj, że my nie tylko możemy o niego zadbać, uczestnicząc i aktywnie, i biernie w tych wyborach, ale też to jest nasza powinność. W dodatku pewnie wielu z nas widzi dzisiaj pewne znaki czasu, pewną granicę, pewną masę krytyczną, do której się zbliżamy bardzo mocno. To jest właśnie ten czas, w którym należy się zaktywizować, jest to bardzo łatwe. Tu wymienię kilka nazwisk. Justyna Socha, ty nas wspierałaś. Kaja Godek, też miałaś pozytywny sentyment. Panie pośle Pawle Skutecki, też masz bardzo dobre postrzeganie listy społecznej jako czegoś, co jest sprawiedliwe, czegoś, co jest adekwatne, tylko jest troszkę mało wiary. Marcin Bustowski, też o tym rozmawialiśmy wielokrotnie. Wszyscy mówią jednogłośnie. To jest wspaniała idea, tylko niemożliwa na te czasy. Mamy nadzieję zadać temu kłam i wszystkich ludzi, którzy właśnie się zreflektują, którzy są w jakichś innych komitetach teraz, w jakichś partiach, ale oni nie chcą tych układów partyjnych, właśnie wiedzą, że te partyjniactwo i konsekwencje z niego wynikające są tragiczne dla Polski. Prędzej czy później są tragiczne. Ludzie, którzy raz się dadzą jakby uwikłać w to, oni się degradują z czasem, bo tak to po prostu działa. Jak ktoś wejdzie w to raz, to potem ta dziura się po prostu
pogłębia, rozszerza dziura w moralności. Nie musimy tego robić. Możemy właśnie w ramach jednego komitetu ruchu oddolnego, ta nazwa jest niepozorna, ale ona stanowi tylko tyle. My wszyscy Polacy, którzy diagnozujemy te oczywiste problemy, połączmy się, ustawmy jedną listę, niech na tej liście będzie nie 900, bo zdaje się, że możemy nawet więcej kandydatów wystawić, niech będzie 1500 kandydatów. Nie uzbierajmy 100 tysięcy podpisów, uzbierajmy 500 000 tych podpisów. Wybory za parę tygodni. Jest realna szansa, że jeżeli ty, Polaku, Polko, zrobisz to już dzisiaj, jakiś ruch, żeby powiedzieć o tym, że jest taka lista społeczna, udostępnisz filmik Marty w Realu 24, zaraz ludzie się dowiedzą, że to jest naprawdę bardzo sprawiedliwa formuła, narzędzie, które umożliwi wystawienie na listy kandydatów prawdziwej reprezentacji społeczeństwa polskiego, wolnej od tych partyjnych układów. To jest proste, to jest możliwe. Warto zrobić to już dzisiaj, albo jutro, albo pojutrze, jak dzisiaj nie masz sił. Ale zrób to, a zobaczysz, że za parę tygodni będziemy w innej Polsce. Tobiasz Żuchewicz, Konrad Daniel byli gośćmi telewizji w Realu 24 i tego odcinka. Jeśli chcecie Państwo wesprzeć listę społeczną Jeden Polska lub zapisać się na tę listę lub w jakikolwiek sposób wspomóc ruch oddolny, wszelkie informacje są na stronie www.jedenpolska.pl, jedynka pisana cyfrą arabską. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.